Siema, dzisiaj kolejny fajny dzień. Jadę po nowego czteroosobowa. Czy zdradzę betę? To się dowiecie wkrótce. Dlaczego czteroosób? Dlatego, że po prostu no, lubię jeździć na kole i muszę mieć tego czteroosobowa. Tymczasem największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. No już prawie dojeżdżam. Postaram się wybrać najbardziej optymalny motocykl. Taki w miarę bardziej uniwersalny. Żeby były i dojazdy na kole, i dojazdy w terenie. Nie za ciężki i mocny. To trzymajcie kciuki za mnie, żebym dobrze wybrał. Jestem już na miejscu. Salon Husqvarny i Bety Adventure Team. Adrenalina Elbląg. I pozdrawiam wszystkich widzów z Elbląga. Dzień dobry. A może ten wezmę? Co to jest za pojemność? 65 TC. To mi niespodziankę sprawili. Fajnie. A to co to jest za beta? 650 21. Ale to jest ta racing, tak? Nie, to jest zwykła racing, dopiero będzie. Aha! W październiku, najszybciej. To jest moja. To jest twoja. Jeszcze nie. Czyli słuchajcie, wracam po prostu, zacząłem od 350 i Husqvarny i wylecam z powrotem na 350, tylko że beta. No na pewno lżejsza niż Husqvarna. 1300 wozów. Dobra, idziemy odpalić tą moją brykę. Kanapa pod kolor motocykla. Tak jest. Moja. To musisz wjechać po tych schodach teraz. Tak? Ty zawsze mi to mówisz. Przy trzeciej sztuce, nie? To już wyjadę. Beta 350. Pierwsze odpalenie. Thank you.
Najlepszy motor 650. Zobaczyć, czy ma. Bardzo uniwersalny, nie? Tylko po godzinie olej, nie? Tak. Tu jest żurek. Motorexa, nie? Masz dwa obiegi, nie wiesz o tym? Nie. No, dwa są. To znaczy? Dwa korki spustowe, dwa korki wlewowe. A to nie wie... No. Czyli mam osobno do... Sęgło, osobno silnik. Aha. Ile jest? Tu 0,8 i tu 0,8. 1,6 litra. Okej. No właśnie, widzę. Pierwszy raz takie coś widzę. No to super. No. Tak powinno być. Jak nie upalasz mocno sprzęgła, no to w silniku wtedy nie częściej. Tak. Czyli no masz czystszy olej w silniku po prostu. Tak, tak. Tam też dajesz w środku? Ten jest od silnika, a tamten jest od sprzęgła. Później parę tych można ulepszyć jeszcze. Motor. To znaczy? Co? Co jak można ulepszyć? Lekki tuning zrobić. To znaczy lekki tuning? Co od wywalić, dać tam do góry. Bo tutaj jak się gotuje motor, to leci olej filtr powietrza. Mhm. Potrafi rozpuścić i potrafi przeciągnąć w tym miejscu. Bo wiesz, masz zolejone wtedy, nie? Tak. Także to gdzieś tam do góry puścić sobie i tam na dół. Mhm. To węże tuningowe bez termostatu. Jeśli tak nie będzie grzał w terenie. Mhm. No i w sumie to mam tylko zrobione, nie? Okej. Okay. Co? Próbujemy? Pompa jeszcze, nie? A, pompa, dobra. Ale zapalić można. No, na razie nie. Nie? Co, będziesz jechał? No. Jak? Inaczej. No i... Tak muszę jeździć teraz tą 300. Pokazał mi, jak mam jeździć teraz. Możesz. Nie, nie? Nie wiem. Nie złamie się? Chyba nie powinno. Ja nie będę no czekaj, a daj mi się przyjechać. Nie bądź zła. Mogę między samochodami? Nie. Tak? Chodnikiem mogę? Nie, chociaż... Maletkę sobie ruszę. Potem będziesz mógł sobie przetłoczyć, ale bierze od razu, tutaj jest już otwór, nie? Mhm. W ogóle beta nie zaleca dziewiątek. Pomp. Czemu? Mimo, że do końca nie wysprzęglają. Aha.
Ale wysoki, ty czemu on taki? Jedziesz! Cała Polska cię ogląda! Ojej, na żywo! Z trójki też wjedzie, dawaj, dawaj! Co to mówisz, że już mogę od pierwszego dnia mu na koło dawać? Dotrzeć go tak, na jednym kole? Nie, delikatniej lepiej. Jeden zbiornik, lepiej. Olej spuścić i wtedy, nie? Dobra, tak zrobię. Niech tam to wszystko się wypuka. No. Wiesz, każdy bieg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wiesz, żeby to się przepukało. Mhm. Wymieniasz filterek z tym. A i tu masz filtr oleju też, nie? No, ale co? Bo w dwusobie nie miałeś filtra oleju, nie? No nie miałem. A tu jest, trzeba wymieniać też. No to będę zamawiał olej. Na pierwszy, na tę jedną motogodzinę sam olej wymienię, bez filtra. A potem filtry. Tak czy nie? Lepiej chyba od razu. Od razu? Mhm. A masz no zestaw filtrów? To jest jeden filtr tylko. Jeden. No. Ten papierowy czy metalowy? Papierowy to papierowy. Jest. No. A masz tu na miejscu? Ile on kosztuje? Nie wiem, jak tam koło 50 zł. Nie są tanie odbiorne. To zamówię, będę wymieniał to tam. No. Czyli Beta jedzie do mnie. A teraz będziesz szybki. No, żebyś wiedział, że będę szybki. Jak nie najszybszy w okolicy. Może tak być, wiesz? Może tak być. Będą znowu płakali. Jarek, a ty musisz tak szybko jechać? Ciekawe, jak podjazdy mi pójdą. Czy będę się bał podjazdów, czy polecę pełnym ogniem? Chyba pełnym ogniem polecę, wiesz? No, jasne. No ogólnie powinna być słabsza trochę od 300, nie? Słabsza, przewidywalna, ale powiem ci, że na 300 dużo się nauczyłem, nie? To jest motocykl, który po prostu uczy. Każdy. No. Każdy czegoś uczy. I tak się będziemy widzieć kiedy? Chyba w grudniu. W grudniu? A co no. W grudniu jest? No zgadzam. Co może być? Nowy model? Tak. Nowy motocykl. Już ugadane z Łukaszem. To może szybciej. Może w listopadzie. Starczy tak. Dojedzie. Pojedzie. To co, dzięki. Rybek. Super. Mówię, dzięki. Czekaj na filmy z upalania. No. Wiesz co, jeszcze wejdę do... Jak ma? Rafał? Jaki Rafał? Ten u góry? Jak ma na imię? A, Konrad, no. Konrad, do Konrada. Muszę z nim ustalić. Tam chcę pił od razu. Żeby mi odjechali.
To nara, hejo, czekajcie na filmiki z jazdy. Na kole. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.